dziękuję Ci, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, Panie nasz, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, Panie nasz. Ojcze przyjacielu, wierzymy Ci. Ojcze miłosierny, wierzymy Ci. Boże Ojcze w Trójcy, wierzymy Ci. Ojcze wszechmogący, wierzymy Ci. Przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, Panie nasz. Przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, Panie nasz. Jezu, Synu Boga, wierzymy Ci. Zbawicielu świata, wierzymy Ci. Żywe Słowo Boga, wierzymy Ci. Jezu, Synu Maryi, wierzymy Ci. Przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiary, Panie nasz. Przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiarę, przymnóż nam wiary, Panie nasz. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Pewno nie jest nam obce wołanie z dzisiejszego pierwszego czytania. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Może się zniechęcamy, obrażamy na Pana Boga, że nie wypełnia natychmiast naszych próśb, żądań. Może tak jest. Człowiek przygnębiony, zmęczony tym wszystkim. Ale przecież jestem sługą nieużytecznym, któremu niekiedy brak wiary. Przymnóż nam wiary, Panie. Pomimo wszystko, czego doświadczamy, co widzimy, przymnóż, Panie, wiary. Niech to będzie nasza modlitwa, kiedy dzisiaj gromadzimy się i wołamy: Panie, przymnóż nam wiary. Podczas tej mszy świętej koncelebrowanej polecamy Panu Bogu następujące intencje. Ksiądz proboszcz modli się w intencji ofiarodawców i parafian, aby Pan Bóg błogosławił, a zmarłych przyjął do swego królestwa. Ja zaś modlę się w intencji dziękczyno-błagalnej o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów Zofii i Leszka z okazji 50. rocznicy ślubu. Niech im Pan Bóg błogosławi. Składamy najserdeczniejsze również życzenia. Szczęść Boże. Ale żeby godny był udział we mszy świętej, to uczyńmy rachunek sumienia i przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić tych, co zginęli, zmiłuj się nad nami. Chryste, który siedzisz po prawicy Ojca i wstawiasz się za nami grzesznymi, zmiłuj się nad nami. Panie, Ty przyjdziesz na końcu czasów, aby sądzić wszystkich ludzi, aby sądzić każdego z nas. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Twoja hojność przewyższa zasługi i pragnienia modlących się do Ciebie. Okaż nam swoje miłosierdzie, odpuść grzechy, które niepokoją nasze sumienie i udziel nam również tego, o co nie ośmielamy się prosić. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Usiądźmy i wsłuchajmy się w Słowo Boże. Czytanie z księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? Wołam do Ciebie na pomoc, a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną. Powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami. Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, Ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Oto Słowo Boże. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Słysząc głos Pana. Przyjdźcie radośnie, śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem, z weselem śpiewajmy Mu pieśni. Słysząc głos Pana, przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Klęknijmy przed Panem, który nas stworzył, albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Słysząc głos Pana, obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, przypominam Ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w Tobie od nałożenia moich rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ani mnie, Jego więźnia, lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą. Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Oto Słowo Boże. Alleluja, 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 alleluja. Słowo Pana trwa na wieki, właśnie to słowo głoszono wam jako dobrą nowinę. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana: dodaj nam wiary. Pan rzekł: gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, nieraz jak prorok Habakuk wołamy do Boga: oto ucisk i przemoc. Krzywda mi się dzieje, a Ty nie odpowiadasz? Pan zachęca proroka, ale też zachęca każdego z nas, mnie i Ciebie, droga siostro, by w obliczu cierpienia wytrwać w wierze, złożyć w Bogu całą nadzieję. Dlatego kto wierzy, naprawdę nie ma nic niemożliwego. I usłyszeliśmy to dzisiaj w czytaniach, w Ewangelii. Gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy. Maleńkie to ziarenko. Bo wiara przeprowadza nas przez sytuacje, których po ludzku nie rozumiemy i przeciw którym buntujemy się. I to jest Kiedy widzimy to, co wokół nas się dzieje, doświadczamy krzywdy, no to bunt powstaje. Bez wiary. No jak wiara jest, Panie Boże, wiem, że Ty masz wieczność, Ty masz czas. Bo rozum mi to mówi. Ja jestem ograniczony tylko czasowo. Wiem, że stanę przed Tobą, tak jak każdy stanie. I ten, który krzywdził, i ten, który dobro czynił. Bo przecież usłyszeliśmy. Oto zginie ten, co jest z ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Czy w XXI wieku potrzebna jest człowiekowa wiara człowiekowi, kiedy rozum wziął górę nad wszystkim? Najmądrzejszy, naj. No rozum potrafi wyprowadzić człowieka w pole. To też wiemy. Nie ma chyba człowieka, który by nie wiedział o tym. A jednak, bo żeby rozum szedł w parze z wiarą, to by wszystko się układało. Dzisiaj neguje się Pana Boga, bo bogami się stajemy. Zajmujemy miejsce Pana Boga. Mając władzę i kasę, niektórzy myślą, że są bogami. A przecież Pan Jezus nie nazywa nas sługami, tylko mówi: przyjacielem jesteś moim. A ludzie jednak nie, po swojemu. A przecież wiemy, że słowo Pana Boga nie wróci do Pana Boga, jak nie przyniesie owocu. No i przecież wysłuchaliśmy dzisiaj czytań Ewangelii i czy to słowo włożymy w życie. Czy znowu wysłuchaliśmy i gdzieś pomiędzy palcami nam ucieknie. Zaufać Panu Bogu. Popatrzmy, kiedy apostołowie prosili Chrystusa: przymnóż nam wiarę, zastanawiałem się, nie dzisiaj, nie wczoraj, już dawno, wiele razy nad tym. Chyba nie wiedzieli, o co prosili. Przymnóż nam wiarę. I chyba to Chrystus uświadomił im. Bo Pan Jezus powiedział im: gdybyście mieli wiarę. Przecież spójrzmy, chodzili z Jezusem, widzieli cuda Jezusowe. Dotykali Jezusa. Bliżej już nie można. Zaświadczył Jezus. A jednak: Panie, dodaj nam wiary. Wiara to łaska od Pana Boga. Można ją zmarnować albo wykorzystać w dobrym celu, w swoim celu, czyli zbawienia. Bo Pan Jezus nie jest tym, który przyszedł, aby ludzi zabawiać. No tak, bo niektórzy by tak mówili: no tak, zrób to, tamto, tego, a ja wtedy się zmienię. Nie. Nie chodzi o to, żeby było fajnie, bo zabawia. To do zabawy, jak czasami oglądamy gdzieś tam, to Dawid jest z Copperfield, który potrafi zabawiać, czarować. A Pan Jezus nie, On przyszedł zbawić człowieka i On to zrobił. Zbawił nas, umarł na krzyżu, umarł za mnie. I to uczynił z miłości. Dzięki Jezusowi mam życie wieczne i zbawienie. Nie moim zasługom, nie temu, co robię. Nie. A świat dzisiaj zapomina. Bo dzisiaj wszystkiego mamy w bród, chociaż narzekania zawsze jest, bo narzeka człowiek. Miłości nie ma, bo z miłości będzie wypływało uczciwość, sprawiedliwość, dobro. Nie będę martwił się tylko o siebie, żeby mnie było wygodnie, a o innych. Przyjaciółmi jesteście moimi, mówi Jezus. Jak traktuję drugiego człowieka? Z wyższością, bo tu ja wielki. Spójrzmy, Pan Jezus nikogo nie poniża. Nikogo. Nawet przeciwników szanuje. Jednego nam potrzeba wiary. A Pan Jezus nie znalazł u apostołów tej wiary. Chociaż jak mówiłem, przebywali z Nim, byli. I chyba Może dzisiaj, kiedy przychodzimy na Eucharystię, za chwilę przyjmiemy Chrystusa do swojego serca, w naszym sercu będzie biło Jego serce, w naszych żyłach będzie płynęła Jego krew. Wysłuchaliśmy Słowa Bożego, nakarmiliśmy się tym Słowem. Ale co dalej zrobimy, to już każdy z nas musi dać odpowiedź Jezusowi. On nie nakazuje, On prosi, zaprasza. I wyjść na drogę wiary, pomnażania tej wiary. To jest obowiązek każdego z nas. W przeciwnym razie ta wiara może zostać pozbawiona wzrostu. No bo jeżeli ma ona się rozwijać, a może zostać martwa na tym samym poziomie, albo jeszcze uwstecznić się możemy. Bo szatan jest dobrym specjalistą. Wyprowadzi człowieka w pole i powie, a teraz to rób co chcesz. Chciałeś sam, dokonałeś wyboru. I warto się zastanowić, co w moim życiu jest ważniejsze? Moje ja? Moja władza? Moja kasa? Moje stanowiska? Czy Bóg? No bo jeżeli Pana Boga postawimy na pierwszym miejscu, na właściwym miejscu zarezerwowane Panu Bogu, to wszystko trochę zaczyna się porządkować na początku. Tak porządkować, bo do doskonałości to jeszcze trochę. Porządkować. Dobro zaczyna wypływać. Ale gdy człowiek tylko troszeczkę zaczyna zsuwać Pana Boga z tego miejsca i ja wchodzę, to już wtedy rujnuje się wszystko. Nawet czasami tego nie widać. Dopiero za jakiś czas człowiek doświadczy tego. A tak kroczek po kroczku. To zaufajmy Jezusowi, temu, który nas kocha i zbawił. I to Słowo Boże przełóżmy w życie, w codzienność. Amen. To powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas służy i dla naszego zbawienia. Sądu z nieba, za sprawą świętego, przyjął ciało z Maryi i stał się człowiekiem. Krzyżowany również za nas, odkąd słuszem Piłata, został męczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia i jak oznajmiam Pismo, wstąpił na niebo, siedzi po prawej i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i z Synem, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i wiecznego w przyszłym świecie. Obdarowani miłosierdziem Pana i ubogaceni Jego Słowem, błagajmy o duchowe dary, które czynią ludzi wiarygodnymi świadkami Ewangelii. Módlmy się za Kościół, aby budził wiarę wśród ludzi przez skuteczne głoszenie Słowa i świadectwo dawane Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich, którzy oczekują na pomoc bliźnich, aby doświadczyli, że chrześcijanie widzą w nich samego Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za kierujących państwami, aby Bóg wspierał ich wysiłki w walce z głodem, chorobami i katastrofami. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, tym, którym obiecaliśmy modlitwę, tych, którzy prosili nas o modlitwę. Módlmy się o zdrowie dla Mirosława. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji ofiarodawców i módlmy się w intencji parafian. Aby Pan Bóg błogosławił, a zmarłych przyjął do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla jubilatów Zofii i Leszka z okazji 50. rocznicy ślubu. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy byli ludźmi mocnej wiary i miłosierdzia wobec bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się również za tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny. Ci, którzy zginęli podczas II wojny światowej, zwłaszcza podczas powstania. Jutro zakończenie powstania, rocznicę obchodzimy, aby ich Pan Bóg przyjął do swojego królestwa. Ciebie prosimy. Panie Boże, który wysłuchujesz modlitwy, przymnażaj wiary, okazuj miłosierdzie, przyjmij błagania jako wyraz naszego zaufania Tobie, który jesteś wszechmogący i dobry. Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Być bliżej Ciebie chcę, o Boże mój, z Tobą przez życie lżej nieść krzyża znoj. Ty w sercu moim drwasz z miłością Stwórcy ziem. Tulisz w ojcowski płaszcz, chroniąc mnie w nim. Być bliżej Ciebie chcę na każdy dzień. Życiem swym iść jako cień. Daj tylko może nóż obecność Twoją czuć, myśl moją pośród burz na Ciebie zwróć. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Panie Boże, przyjmij ofiarę przez Ciebie ustanowioną i przez święte obrzędy, które odprawiamy jako Twoi słudzy, dopełnił nas dzieła odkupienia i uświęcenia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On bowiem, litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy. Przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios zgłosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus z martwych wstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, byśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu-Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Kazimierzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Jesteśmy dziećmi Pana Boga. Mając dobrego Ojca w niebie, wołajmy do Niego: Ojcze nasz. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa, którym zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. obdarz nas spokojem. Oto Pan Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia na rękę przed kaplicą świętego Antoniego, a do ust w nawach. Zbliżam się w pokorze i niskości swej. Wielbię mój majestat, skryty w hostii tej. Tobie dziś w ofierze serce daję swe. O, utwierdzaj wierze, Jezu, dzieci Twe. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im oddaje, temu wiary brak. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Bóstwo swe na krzyżu skryłeś wobec nas. Tu ukryte z bóstwem człowieczeństwo wraz. Lecz w oboje wierząc, wiem, że dojdę tam, gdzieś przygarnął Łotra do Twych niebios bram. Jak niewierny Tomasz Twych nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozpal miłość mą. Ty, coś upamiętnił śmierci Bożej czas, chlebie żywy życiem swym darzący nas. Sprawbym dla swej duszy życie z Ciebie brał, bym nad wszelką słodycz Ciebie poznać chciał. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty widny szczyt Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święte imię Twoje, zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych. Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Panie Boże, spraw, aby udział w tym sakramencie zaspokoił głód i pragnienie naszej duszy i przemienił nas w Chrystusa, którego przyjmujemy, który żyje i króluje na wieki wieków. Usiądźmy, wysłuchajmy ogłoszeń. Cieszę się bardzo, że wreszcie wypuścili mnie z tej plebanii. Bardzo się cieszę, że mogę być wreszcie z Wami. Dziękuję za modlitwy, za tyle dowodów pamięci i modlitwy. To jest przepiękne i wzruszające. Bardzo dziękuję za tę troskę o swojego proboszcza, ale myślę, że o wszystkich kapłanów. Przeczytam ogłoszenia. Otóż pełny tekst ogłoszeń znajduje się w biuletynie. Msza święta rozpoczynająca przygotowanie do pierwszej komunii świętej dzieci ze wszystkich szkół z naszej parafii i wręczenie różańców dla dzieci dzisiaj o godzinie 15. Natomiast spotkanie samych rodziców dzieci pierwszokomunijnych ze szkół podstawowych nr 4, 6 i 39 we wtorek o godzinie 19 w kościele, a ze szkół podstawowej nr 3 i 8 w środę o 19 również w kościele. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, nabożeństwo z adoracją Najświętszego Sakramentu połączone z nabożeństwem różańcowym o godzinie 17. Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania ze szkół ponadpodstawowych w poniedziałek po mszy świętej odprawionej o godzinie 18 w kościele. Zapraszamy młodzież nie tylko po bierzmowaniu na spotkanie w poniedziałek o 19 w domu katechetycznym. Godzina uwielbienia we wtorek o godzinie 20. W środę zjawi się trochę księży tutaj u nas w sali, ponieważ będą wybory władz dekanalnych. Stąd też zaprosiłem wszystkich 34 księży z dekanatu pruszkowskiego na spotkanie tutaj w sali, nowej sali, sali weneckiej, jak to nazwaliśmy, w domu katechetycznym. W czwartek, pierwszy czwartek miesiąca, msza święta o Jezusie Najwyższym Wiecznym Kapłanie oraz modlitwa w intencji powołań kapłańskich zakony również z naszej parafii o godzinie 18. W czwartek odbędzie się spotkanie ewangelizacyjne, kulturalne bierzmowanie, koncert, świadectwa i modlitwa, prezentacja wspólnot parafialnych w Kościele Świętego Józefa w Pruszkowie o godzinie 19. Zapraszamy do uczestnictwa młodzież, młodszą i starszą, a zwłaszcza obowiązkowo kandydatów przygotowujących się do bierzmowania. W piątek, przypada pierwszy piątek miesiąca, msza święta z udziałem dzieci o godzinie 17, spowiedź podczas wszystkich mszy świętych i od 16:30. W pierwszy piątek miesiąca kapłani odwiedzą chorych w ich mieszkaniach z posługą sakramentalną w godzinach od 9 do 13. Uroczysta koronka do miłosierdzia Bożego w piątek o 15. Pierwszosobotnie nabożeństwo, które miało być w sobotę, wczoraj, będzie odprawione w najbliższą sobotę i zostanie przekazany obraz po mszy świętej odprawionej o godzinie 8 następnej rodzinie. Dekanalne spotkanie liturgicznej służby ołtarza w sobotę od 10 do 15 w naszym kościele. Zapraszamy bielanki, wiolinki, kandydatki, lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów. W ramach poznawania Pisma Świętego nasza parafia włącza się do konkursu Biblijnej Akademii Najmłodszych, który skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych. Ma on na celu pogłębienie wiedzy biblijnej od niedzieli 2 października, czyli od dzisiaj, do 2 kwietnia 2023 będzie można w zakrystii odbierać zadania z pytaniami do niedzielnej Ewangelii. W tygodniu trzeba będzie podpisaną kartkę z odpowiedziami przekazać swojemu katechecie w szkole. Najlepsze osoby mogą liczyć na jakiś upominek i wyjazd na finał konkursu, który odbędzie się w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej. Więcej informacji u księdza Józefa. Intencje mszalne na rok 2023, czyli przyszły, będą przyjmowane od poniedziałku 17 października od godziny 9. Jednocześnie będzie przyjmować kilku księży, podobnie jak w zeszłym roku. W poniedziałek 17 października intencje będą przyjmowane w Dolnym Kościele, a w następne dni wyłącznie w kancelarii. Ksiądz Kamil wrócił razem z siostrą Julią szczęśliwie z wczorajszej pielgrzymki do Częstochowy. Podobno bardzo udana, ale też szykują się do następnej pielgrzymki do Sokółki w 14. rocznicę cudu eucharystycznego. Wyjazd 19 października w środę o godzinie 6, powrót około 20, koszt 70 zł, zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Już są chętni na drugi autokar, bo już w pierwszym są wszystkie miejsca zapełnione. Rozpoczynamy przygotowania do wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy, która rozpocznie się 2 stycznia 2023 roku. Wracamy do tradycyjnej formy wizyty, czyli spotkania z kapłanem, który przybywa z błogosławieństwem i modlitwą. Tym razem księża odwiedzą tych parafian, którzy zgłoszą chęć przyjęcia księdza. Zgłoszenia można dokonać za pośrednictwem strony internetowej naszej parafii lub w zakrystii lub w kancelarii parafialnej do końca października. Po zakończeniu zgłoszeń podamy harmonogram kolendy. W przypadku, gdy w zaproponowanym terminie wizyta nie byłaby możliwa, będzie ustalana indywidualnie. Ponieważ przez ostatnie 2 lata nie było możliwe, aby księża spotkali się z parafianami w ich domach, bardzo zależy nam na tym, aby jak najwięcej osób przyjęło księdza. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jakie są obecnie potrzeby duszpasterskie w naszej parafii. Wizyta duszpasterska daje również możliwość poznania parafian, co później przydaje się podczas rozmów duszpasterskich w kancelarii na temat wydawanych zaświadczeń. Przypominamy, że wizyta duszpasterska jest świadectwem naszej wiary oraz związku z Kościołem i naszą parafią. Siostry służebniczki z Komorowa przy ulicy Kolejowej 27 zatrudnią nauczyciela wychowania przedszkolnego w przedszkolu Ochronc. Bliższe informacje w zakrystii lub bezpośrednio w przedszkolu u sióstr. Nasza parafialna Caritas regularnie wspiera osoby potrzebujące pomocy. W związku z tym organizujemy zbiórkę do puszek na jej rzecz dzisiaj po wszystkich mszach świętych. Za złożone ofiary składam już teraz serdeczne Bóg zapłać. Jeszcze raz bardzo dziękuję za tę wspólną modlitwę. Proszę przyjąć błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Przychodzisz do nas, Maryjo, z Twoim fatimskim wezwaniem. Nawróćcie się, pokutujcie i odmawiajcie różaniec. Ave, Ave Maryja, z Tobą świat. Świata nadzieja. grzech jak głód nam doskwiera, broń nas od zła jak od wojny, bo świat bez Boga umiera.